Witajcie kochane, dzisiaj mamy kolejny dzień naszego wspólnego treningu przeklikiwania się w żeńską energię. Ostatnio powiedziałam Ci o ćwiczeniu, które miało na celu skupić Twoją uwagę na narzędziu wchodzenia w żeńską energię, jakim jest Twoje ciało. Dzisiaj opowiem Ci o kolejnym ćwiczeniu, o kolejnej metodzie przeklikiwania się, rozbudowywania Twojej żeńskiej energii. Twojego żeńskiego rdzenia i będzie to również metoda, ćwiczenie oparte o pracę z własnym ciałem i z własnymi myślami. A zatem zadanie na dzisiaj będzie polegało na tym, żebyś tak jak poprzednio usiadła w ciszy, zrelaksowała się, rozluźniła ciało. Dla treningu znowu spróbuj usłyszeć serce, spróbuj poczuć wdech i wydech w Twoim ciele. A następnie dodaj kolejną cegiełkę, jakby rozbuduj sobie to nasze ostatnie ćwiczenie o element, o którym Ci opowiem teraz. Twoim zadaniem będzie spróbować wyłapać momenty pomiędzy myślami. Bo na pewno Twój umysł będzie zalewał Cię, zrobić Ci lawinę różnych myśli. I Twoim zadaniem będzie zaobserwować pustą przestrzeń, pauzę pomiędzy myślami, które się pojawiają. Skup swoją uwagę na tym, ale koniecznie musisz to zrobić w rozluźnionym ciele, żeby Twoja uwaga była bardziej skupiona na myślach, które się pojawiają w umyśle. To jest bardzo potężne narzędzie. Ogromnie duża umiejętność budująca Twój dystans do wszystkiego, co dzieje się wokół Ciebie, do toksycznych ludzi, do opinii innych ludzi względem Ciebie. A zatem bardzo, ale to bardzo praktyczne ćwiczenie, budujące Twój silny wewnętrzny rdzeń, Twoją silną, stabilną i dojrzałą żeńską energię. A zatem spróbuj wyłapać przerwę pomiędzy Twoimi myślami. Spróbuj to zrobić. Usiądź nawet teraz. Zapauzuj to wideo, wycisz się i jak będziesz gotowa, wznów to wideo, jak już będziesz w stanie wyciszenia, wznów to wideo i posłuchaj, co zrobić dalej. Gdy już jesteś w tym stanie, Twoim zadaniem jest oglądać myśli. Wyobraź sobie, że to, co dzieje się w Twoim umyśle, to odgrywany film, a Ty jesteś obserwatorem. Obserwujesz swoje myśli, tak jak film, który się po prostu wyświetla na ekranie. Oglądaj i skup swoją uwagę na wyłapywaniu pauzy, przerwy pomiędzy jednym obrazem a drugim obrazem. Jak to wygląda? Czy to jest długa pauza, duża przerwa? Czy raczej jedna myśl nakłada się na drugą i wtedy ta poprzednia zanika? Nawet jeżeli dzisiaj nie uda Ci się dostrzec przerwy pomiędzy myślami, tego oddzielenia pomiędzy nimi, jeżeli dzisiaj będziesz miała wrażenie, że one są zlepione w jeden twór, w jedną całość i się wzajemnie przenikają, to znowu zrobiłaś krok do przodu, bo zaobserwowałaś element, nad którym na co dzień zapewne się nie pochylamy. Ta umiejętność, tak jak Ci powiedziałam, jest bardzo ważna. Jeżeli na ten moment
nie widzisz jeszcze sensu w niej i nie wiesz, jakie owoce przyniesie, to zaufaj mi i rób to ćwiczenie przez kilka kolejnych dni, aż zauważysz pauzę, aż dojdziesz do takiego momentu, gdzie będziesz wyraźnie potrafiła oddzielić moment, kiedy wyświetlała się jedna myśl, od momentu, kiedy zaczęła się wyświetlać kolejna. Z czasem zaczniesz zauważać te przerwy, o których mówię. Dlatego, kochanie, do dzieła. Zacznij już dzisiaj, już teraz. Nie planuj tego na jutro, bo prosta klinacja nie jest dobrym sposobem na życie, bo jest mało efektywna i demotywująca. Dlatego nie odkładaj na później. Tak jak słuchasz to wideo, tak po prostu zrób to ćwiczenie. Powiem Ci jeszcze, dlaczego te pauzy, widzenie tych pauz, czucie ich, obserwowanie tych przerw pomiędzy myślami jest bardzo ważne. I teraz spośród miliona myśli, którymi Twój umysł Cię zalewa, spośród tysięcy bodźców, które bombardują Cię w dzisiejszym świecie, Twoja intuicja może nie mieć siły przebicia. Dlatego tak często wiele z nas wykonuje jakąś pracę, która ją wypala. Wiesz, czujesz, że to nie jest Twoje miejsce, to nie jest to, co chcesz robić, ale Ty nie wiesz, czego Ty chcesz. Ty nie wiesz, co innego mogłabyś robić. Ty nie wiesz, gdzie jest Twoje miejsce. Ty nie wiesz, co Ty lubisz. Takie sytuacje są właśnie efektem tego, że zatraciłaś to połączenie swojej żeńskości ze swoją intuicją. A zatem od dzisiaj, jeżeli chcesz wejść w żeńską energię, rozwijać ją, zacząć czuć, to bardzo, bardzo to ćwiczenie ułatwi Ci funkcjonowanie nie tylko w żeńskiej energii, ale ogólnie ułatwi Ci życie codzienne, bo jak będziesz wsłuchiwała się w ciszę, to usłyszysz swoją intuicję, usłyszysz jej podpowiedź. Ona Ci podpowie jakimś obrazem, skojarzeniem, ona Ci wyśle jakąś myśl, tylko Ty na pewno poczujesz, że ta jedna myśl spośród tych innych, które były przed i po, ona jest jakaś inna. Ona na Ciebie jakoś inaczej działa, jakieś inne uczucia w Tobie wzbudziła, jakoś inaczej się poczułaś z tą myślą, kiedy obserwowałaś właśnie tą myśl. To jest właśnie myśl, która przyszła jako podpowiedź Twojej intuicji. W inny sposób intuicja może Ci podpowiedzieć, dostać się do Twojego świata na Twój sposób odbioru wiadomości, może przemówić do Ciebie jakimś tekstem pisanym. Na przykład będziesz oglądała internet i nagle wyskoczy Ci jakaś reklama z jakimś mottem, hasłem. Może znajdziesz jakąś stronę internetową, na której będzie jakieś jedno zdanie, po którym powiesz: aha, tego mi brakowało, to jest to, to jest właśnie informacja dla mnie. Ale intuicja może też użyć innych osób, żeby do Ciebie przemówić. Bo jak się wsłuchasz, to zaczniesz interpretować słowa innej osoby. No właśnie zaczniesz interpretować, bo poczujesz, że one są jakieś takie bardziej Twoje. Zarezonują z Tobą, przemówią do Ciebie, poczujesz je. To jest właśnie głos intuicji. Jest połączona z intuicją. My, kobiety, mamy coś niesamowicie potężnego, takie potężne narzędzie, którego nie ma mężczyzna i męska energia. Tym narzędziem jest właśnie połączenie z intuicją, czyli z podszeptem Twojej wewnętrznej bogini, Twojego wyższego ja, pod szeptem jakiejś siły wyższej. Nazwij to zależnie od tego, jaki jest Twój system wartości, Twój system wierzeń. Ale właśnie ta cisza w umyśle,
ta przerwa w pracy umysłu, ta krótka pauza trwająca sekundę, pół sekundy, to jest właśnie moment, kiedy twój wewnętrzny, mądrzejszy od ciebie głos zaczyna do ciebie mówić. Ja to nazywam intuicją, głos intuicji. Tym głosem intuicji jest to, co my na co dzień mówimy: a wiesz, miałam takie przeczucie, żeby to zrobić. No coś mi wewnątrz mnie mówiło, żeby tam nie iść. Właśnie ten wewnętrzny głos, który na pewno co jakiś czas towarzyszył ci w twoim życiu. Wiedziałaś, że coś ci w środku mówi, jakieś dziwne uczucia być może do ciebie przypłynęły, jakieś dziwne skojarzenia, że czegoś nie zrobiłaś, dzięki czemu to cię przed czymś ochroniło, albo że coś zrobiłaś i to cię posunęło bardzo, bardzo do przodu i dało jakieś piękne owoce. Dlatego zachęcam cię dzisiaj do wchodzenia w taki stan fizjologiczno-umysłowy, właśnie w te przerwy pomiędzy myślami, w których twoja intuicja zaczyna do ciebie szeptać. Intuicja mówi do ciebie po cichutku. Głos intuicji to nie jest coś, co krzyczy przez tubę nagłaśniającą i powtarza ci milion razy jedną rzecz. Nie, to jest twój wewnętrzny krytyk, to jest twoje ego. Oni krzyczą. Twoja wewnętrzna żeńskość, twoja mądrość, boskość w tobie, twoja intuicja, twoje wyższe ja. One mówią cichutko. One szepczą ci do ucha rozwiązanie. One ci podsuwają jakąś myśl, jakąś obraz, skojarzenie, bodziec, sytuację jeden raz i się wyciszają, jeżeli ich nie widzisz. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie. Twoim kolejnym zadaniem, oprócz wczorajszego, które radzę kontynuować, trenuj go. Wsłuchiwanie się w oddech, wsłuchiwanie się w bicie swojego ciała, tak czysto fizjologicznie, dodaj sobie jeszcze obserwowanie myśli z intencją wyłapania przerwy, pauzy, ciszy, pustki, czarnego obrazu pomiędzy kolejnymi myślami, które wyświetlają się w twoim umyśle, po to, żeby tam znaleźć inspirację. Tam jest twoja kreatywność. Na pewno miałaś takie sytuacje w swoim życiu, że szukałaś rozwiązania na jakiś problem, coś chciałaś wymyśleć i to do ciebie nie przychodziło. Im bardziej się starałaś, to nie przychodziło. A nagle jak odpuściłaś, jak już przestałaś o tym tak intensywnie myśleć i tyle energii w to wkładać, być może w jakiejś fazie odpoczynku, pływania na basenie, biegania, robienia czegoś, co cię relaksuje, co wyłącza twój umysł, uspokaja go, nagle było bang, bingo, przyszła do ciebie jakaś myśl i miałaś ten cudowny pomysł. Życzę ci, abyś właśnie takich chwil, aha, mam to, żebyś właśnie doświadczała coraz więcej, bo to jest esencja żeńskiej energii, połączenie z intuicją, z twoimi wewnętrznymi podpowiedziami duszy. Tego mężczyzna nie ma. W tym jesteś cudowniejszą istotą od niego. Na tym obszarze ty masz znacznie więcej kompetencji, znacznie więcej możliwości, więcej narzędzi, bo twoje ciało przez to, że jest inaczej zbudowane, przez to, że twój umysł działa inaczej, on daje ci zupełnie inne możliwości rozwoju duchowego, rozwoju twojego wnętrza i ciebie jako istoty i osoby. A zatem, kochana, wchodź dzisiaj również w żeńską energię, trenuj przeklikiwanie się w niej i funkcjonowanie w niej. Do usłyszenia w następnym nagraniu.